Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner, witam was w moim kolejnym odcinku komicznym, odcinku cyklicznym Poszukiwacze zaginionego Ronaldo. Pamiętacie, ostatnio niestety nie znaleźliśmy tego gościa, poza tym karty nie napawały optymizmem, dlatego boks poszedł gdzieś w kosmos. Zbiorę sobie kolejny boks, zobaczymy, czy ten będzie lepszy. Powiem tak, no w tamtym boksie no niestety nic nie rokowało, dlatego postanowiłem go odpuścić, zostawić dla przyszłych pokoleń, natomiast teraz pootwieramy sobie kolejnego boksa. Mam nadzieję, że tym razem trafimy jednak coś fajniejszego. Mamy jakąś odwróconą kartę. Dwie odwrócone karty. I zobaczmy, mamy Star Playera i to jest Robin van Persie, to dobra karta. Także możemy Robina sobie gdzieś tutaj postawić, poczekajcie. O tak, i trafiam sobie jeszcze herb logo Urugwaju. No, robi się troszeczkę lepiej niż w poprzednim odcinku, także mam nadzieję, że tym razem będzie coś lepszego. Kolejna saszetka numer 2, to jest saszetka z Iniestą. Tego Ronaldo oczywiście mam, muszę go po prostu wyciągnąć z albumu i wam pokazać, bo część z was pisze, że ho, 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 szalony kolekcjoner, nie ma Ronaldo. Mam i jeszcze raz mam. One to watch, Ramirez. Urugwaj. Też go sobie gdzieś tutaj postawimy. Niech się chłopak cieszy. Ma swoje 5 minut na moim kanale, także niech tak będzie. Reszta to tylko bazóweczki. Jeszcze tak pokręcone, że trzeba przekładać wszystko tam i z powrotem. Saszetka numer 3. Zobaczmy teraz, co trafimy. Może się uda, może w końcu trafimy tego Ronaldo. Xavi, coś odwróconego, mam nadzieję, że to nie ekspert. Z tymi ekspertami to też są masakra dosłownie. Nie, goalstopper tym razem. Claudio, brawo. Ostawimy go sobie. Dzisiaj będziemy dużo stawiali, dopóki mi się klocki nie skończą. Saszetka numer 4. Pierwsza saszetka była fajna, to była podpucha, a teraz pewno będzie znowu masakra, czyli nie będzie nic. Tada. No chcecie i mówicie i macie. Zobaczcie, to jest właśnie przykład na to, żeby nie kupować otwieranych boksów. Kupując boks musi wyglądać tak, musi być zafoliowany i to zafoliowany firmowo, zaklejony, a nie właśnie taki z tego względu, że mamy to co mamy, czyli nie mamy nic w zasadzie. Nic. Chyba, że to się zmieni, oczywiście za chwilę to... Za chwilę, jeżeli coś trafię, będę oczywiście przepraszał, ale na razie kolejny boks i kolejna lipa. Silva, Pereira, Barry i na koniec Star Player z Australii. No, mała dawka pocieszenia. Także 5 saszetek za nami. Trafiliśmy, to widać. Także zobaczmy dalej. Ale tutaj tu w ogóle wszystko jest pomieszane. Zobaczmy. Ignaszewicz chociażby. Znowu Xavi. Pena. Trafiamy podobne karty. I na koniec trafia się nam Game Changer. No to już coś. No, pierwszy Game Changer w tym moim poszukiwaniu. 6 było, nie? 6 było. 7 saszetka. Zobaczmy teraz, co trafimy. Na Ronaldo raczej nie ma szans, także. I kolejny star player. Zawodnik Iranu tym razem nam się trafia. Wezmę go gdzieś tutaj, wrzucę, niech sobie stoi. Fred. Dauda. Zobaczcie, jak te karty są zakręcone w ogóle. Masakra. 7 było? 7 było? Dobra, niech będzie, że było 7. Raz, 2, 3. 4, 5, 6 i tu kawałek. Dobra, może 6. Dobra, niech będzie, że było 6. To jeszcze 4, wiecie co? Wyciągnę, żebym to chwilę nie kręcił się. Jeszcze 4. Otworzymy 4, zobaczymy, czy coś trafimy, coś godnego uwagi, coś, co w końcu jakoś podniesie jakoś tego unboxingu. Zobaczcie, wszystko jest pomieszane znowu i tutaj trafiamy sobie Di Maria na Mantuaczu. To akurat jest dobra karta. Co dalej trafiamy?
Czy coś jeszcze trafimy? Chyba trafimy, bo coś tam mi się świeciło. Także mam nadzieję, że za chwilę zawyję z zachwytu. To jest to. Ospina. Lugano. I na koniec trafiamy sobie kolejnego Game Changera. Tym razem jest to Obi Mikel. Baba, zawodnik Nigerii. Dobra, jest. Powiem tak, no, na początku kolekcji bym się cieszył z tych kart, natomiast teraz no, masakra. Większość tych kart widziałem na Allegro ostatnio, chodzi po złotówce, także śmiesznie się zrobiło. Kolekcja wartościowa, nie z tej ziemi. Masakra. I na koniec trafiamy sobie defensywnego. Defensywnego zawodnika z Argentyny. Zasłonimy drugiego Argentyńczyka. Dwie ostatnie saszetki zostały. Zobaczmy. Zobaczmy, czy może jednak coś się zmieni i coś zmieni moje przekonanie. Jordi Alba. Moje przekonanie co do otwartych boksów. Ale hula wiatr za oknem. Masakra. I co trafiamy? Defensywny Kamerun. No nie mam, może tutaj Claudio Bravo sobie zasłonimy. Ostatnia saszetka, Messi z przodu do Messi, daj nam iskierki nadziei na tego boksa, daj nam chwilę. O, Jones to jest oczywiście rodzynek, jeżeli chodzi o karty bazowe. Daj nam, tknij w nas nadzieję na to, że trafimy w końcu coś fajnego. Oczywiście nie trafimy nic, bo trafiliśmy Jonesa na bazówce. Trochę mi ręka uciekła, nic nie mówicie. No co, Ronaldo jak nie było, tak nie ma. Komicznie się robi z tego względu, że no, boksy są masakrycznie słabe. Mam nadzieję, że w kolejnym otwieraniu, kolejnym unboxingowaniu tej edycji no coś się zmieni. Mam nadzieję, że zmieni się na lepsze. Ej. Czy u was na kartach ten gość też ma zielone zęby, czy tylko u mnie? Zobaczcie, ale jazda. Ty no zobacz. Słaby jest, co? Sprawdźcie to w swoich albumach koniecznie. Napiszcie pod filmikiem. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.